Jeżeli chodzi o ten pierwszy mecz, to był on trudny z racji tego, że w ogóle nie znaliśmy przeciwnika. Musieliśmy się adaptować do pewnych założeń dopiero na boisku. A drużyna z Lublany naprawdę dobrze grała, nie robiła błędów, dlatego ten mecz był dla nas taki trudny. Ale bardzo się cieszę, bo po takiej trudnej walce udało nam się szale zwycięstwa przechylić na naszą stronę. Co do dzisiejszego meczu, wydaje mi się, że drużyna z Zawiercia dużo wyżej postawiła poprzeczkę, bo na pewno poziomem przewyższają zespół, z którym wczoraj graliśmy. Myślę, że ten mecz, mimo wyniku, który jest bardziej korzystny dla nas niż ten wczorajszy, był dużo trudniejszy, bo każdy set był naprawdę wyrównany, trzeba było bardzo dużo walczyć, ale cieszę się, że wracaliśmy w końcówkach, bo w paru setach było tak, że prowadzili z nami, ale nie poddaliśmy się, goniliśmy i tak jak w ostatnim secie, to my zdobyliśmy ten ostatni punkt i wygraliśmy. Myślę, że wynik pokazuje, że to był przede wszystkim mecz walki. Wszystkie sety tak naprawdę grane na styku, nawet jeśli w jakimś momencie seta jedna z drużyn odjeżdżała, to ostatecznie te końcówki były bardzo zacięte. No i fajnie, że wychodziliśmy zwycięsko właśnie z tych najtrudniejszych momentów. No i wygraliśmy i to jest bardzo budujące na najbliższe mecze. Cieszę się bardzo, że nasza gra tak wyglądała. Przede wszystkim graliśmy jako zespół i każdy dołożył od siebie jakąś cegiełkę. Także myślę, że to dzisiaj poskutkowało zwycięstwem. Mamy tydzień do startu ligi i myślę, że każde zwycięstwo buduje drużynę, ale te zwycięstwa na takim turnieju, który jest naprawdę prestiżowy, na pewno doda nam dużo pewności siebie przed tym meczem w Katowicach. I co mam więcej powiedzieć? Oby tak dalej. Takie turnieje to są bardziej kwestia sprawdzenia się przed sezonem, skonfrontowania z innymi zespołami. Tak naprawdę od przyszłego tygodnia zaczynamy naszą walkę w lidze. Przed nami ciężkie spotkanie na dwa razy na wyjeździe tak naprawdę. I już od teraz zaczynamy tylko i wyłącznie skupiać się na tych meczach. Biorąc pod uwagę to, że wracam po rocznej przerwie nie grania w siatkówkę, to myślę, że wygląda to całkiem dobrze i skupiam się na tym, żeby powoli wracać do tej formy, którą prezentowałem rok temu. Myślę, że jeszcze tego nie osiągnąłem, ale jestem na bardzo dobrej drodze, czuję się dobrze i myślę, że wkrótce to przyjdzie.